pewnością nudzić się w ferie dzieciaki nie będą. Uważają szefowie suwalskich instytucji, które na czas zimowej kanikuły organizują specjalne zajęcia. Część z nich jest wprawdzie płatna, ale i tak miejsca rozchodzą się jak świeże bułeczki. Program, jak co roku, jest bardzo ciekawy, oparty w większości na obiektach samorządowych i ośrodka sportu i rekreacji, aczkolwiek korzystamy też z podmiotów tutaj zaprzyjaźnionych, na przykład jak Movent Arena czy Nadleśnictwo. Nabór wykonany w 50 sekund rozczarował rodziców i opiekunów. Ich niezadowolenie przyniosło jednak efekt. Jaki? Jak co roku mamy sporo takich narzekań, że dlaczego tak szybko i tak dalej. No innej metody na sprzedaż nie mamy, jak ta elektroniczna, uważamy najbardziej sprawiedliwa. Ale właśnie podjęliśmy taką decyzję tutaj, zebraliśmy swoje jeszcze pozostałe siły i środki, możliwości i przygotowujemy w tej chwili jeszcze dwie grupy, czy dwie możliwości uczestniczenia w dwóch grupach po 25 osób na naszych obiektach feryjnych w pierwszym i drugim tygodniu. Związany taki cel główny to jest nauka i doskonalenie pływania, czyli obiektem głównym będzie wtedy aquapark. Oczywiście oprócz tego, tak jak w pozostałych turnusach, mamy tutaj całodzienne wyżywienie. Podstawowy program to jest nauka, pływanie i doskonalenie pływania. Oczywiście uczestnictwo jeszcze w różnych obiektach i w różnych atrakcjach na pozostałych naszych obiektach ośrodka sportu i rekreacji. Tu w tej chwili pozostaje jeszcze tam dopracowanie takich paru drobiazgów, ale myślę, że to dzisiaj i w poniedziałek będzie ukończone. W poniedziałek nastąpi zgłoszenie do kuratorium, które mamy też umówione, i szczegółowe informacje co do dnia zapisów i godziny zapisów będą podane na naszych stronach internetowych, więc tutaj zainteresowanych rodziców prosimy, żeby na te nasze strony zaglądać. Zajęcia w kilku lokalizacjach zapowiedziała również Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki Publicznej. Filie biblioteczne będą prowadziły zajęcia grupowe od wtorku do piątku w godzinach od 11 do 13. Obowiązuje rejestracja. Będą to klocki Lego, planszówki, makramowe zakładki do książek, spotkania z pracownikami Suwalskiego Parku Krajobrazowego i innymi gośćmi. Ale na tym nie koniec. Mnóstwo zajęć związanych z kreatywnością, z klockami Lego, z budowaniem robotów, z tworzeniem filmów. Można by tu dużo opowiadać, ale nie ma co więcej opowiadać, bo zajęcia są już... Już ich właściwie nie ma, bo wszystko już jest rozdysponowane, zapisy się skończyły. No i praktycznie też od 11 do 13 te wszystkie grupy już się zorganizowały, no bo to są grupy do 16 osób, czyli nie takie wielkie. Ale oprócz tego dzieci jeszcze mogą przychodzić, bo to nie to, że o 13 midicentrum czy filie zamykają się. Dzieci mogą przychodzić zawsze, no, spotkają się z dobrym potraktowaniem przez naszych pracowników, mogą zawsze grać w gry planszowe czy jakieś zajęcia plastyczne, zawsze mogą tam spokojnie spędzić czas. Smykałka z kolei to już jest Emilii Platek 33A. Tam też zajęcia będą między 10 a 12. Dzieci będą mogły trochę podróżować po Stanach Zjednoczonych, będą mogły robić różne ozdoby też techniką makramy. Zajęcia związane z przyrodą, czyli rozpoznawaniem drzew, rozpoznawaniem roślin, jak własny zielnik założyć. Takie zajęcia proponujemy w smykałce. Też na zapisy. Wszystko to są zajęcia na zapisy. Grupy nie mogą być zbyt wielkie, więc trzeba określić, jak wiele dzieci się na nie zgłosi. No i ostatnie miejsce, które jest najnowszym miejscem, gdzie nasza biblioteka działa, czyli oddział biblioteki, który nosi nazwę Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności Sowa, a mieści się przy ulicy Innowacyjnej 1, czyli w budynku Parku Naukowo-Technologicznego. Tam będą się odbywały zajęcia związane z kosmosem. Ze względu na to, że w tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, kosmos będzie wiodącym tematem w Sowie. I tam dziewczyny proponują, pracownice Sowy proponują kosmos pełen tajemnic na planie konstruktora, czyli zajęcia o Układzie Słonecznym, kosmiczna wyprawa, czyli gra, wielka gra planszowa z kodowaniem, zajęcia między 13 a 15, ale uwaga, tutaj zajęcia są płatne.
Wejście do Sowy jest płatne, cenniki znajdują się na stronie biblioteki i na stronie Sowy, więc tam trzeba poszukiwać informacji i oczywiście wszystko na zgłoszenia. Różnego rodzaju zajęcia, od plastycznych przez muzyczne, taneczne, teatralne po rękodzielnicze, zamierza zaproponować uczniom Suwalski Ośrodek Kultury. Pełna lista propozycji oraz zasady rejestracji wraz z koniecznymi formularzami będą dostępne na stronie Suwalskiego Ośrodka Kultury, zapowiedział dyrektor ośrodka Ignacy Ołów. Cieszące się w przeszłości dużą popularnością zajęcia organizowane w Muzeum Okręgowym zapewne również teraz zyskają wielu fanów. Warto więc dopilnować, by zapisy okazały się skuteczne. Pewne ramy organizacyjne tych spotkań feryjnych w muzeum zostały wypracowane 20 lat temu i się ich trzymamy, ponieważ się sprawdzają. Zmieniamy tylko tematykę samych zajęć, ponieważ my w odróżnieniu od SOK-u czy od OSIR-u nie mamy zaplecza takiego, żeby robić całodniowe zajęcia, więc jest to, idzie to w kierunku po prostu zajęć muzealnych, które trwają około 2 godzin, w miarę potrzeby je wydłużamy i każdego dnia między godziną 10 a 12 proponujemy inny temat tych spotkań na przemian. W dwóch naszych budynkach, czyli w Muzeum Marii Konopnickiej i w głównym budynku, czyli w Resursie. I tak jak zaczynamy w poniedziałek w Resursie, to we wtorek jest w Muzeum Konopnickiej i tak przez 2 tygodnie to trwa. A to, co proponujemy, to są różne dziedziny wiedzy, które są reprezentowane też przez działalność muzealną i tak będą w głównym muzeum zwyczaje karnawałowe na Suwalszczyźnie, twórczość Alfreda Wierusza Kowalskiego i praktyczne kolorowanie jego dzieł, co się już wielokrotnie sprawdziło. Z dziedziny archeologii będzie tworzenie makiety osady Jaćwieskiej. Próbowaliśmy to podczas ostatniej nocy muzeów. Cieszyło się to bardzo dużą popularnością wśród dzieci, więc będziemy to powtarzali. I z tematyki historycznej będzie konkurs historyczny dotyczący dziejów Suwałk. Profilujemy to na uczestników w wieku między 7 a 16 lat, czyli bardzo, bardzo szeroko. W Muzeum Marii Konopnickiej to też oferta, która już wielokrotnie przez kolejne lata się sprawdzała, czyli wszystko, co się wiąże z twórczością Marii Konopnickiej dla dzieci, czyli zajęcia literacko-plastyczne, gry planszowe, także te gry związane z dziejami naszego miasta i przez kolejne dni będzie można tam przyjść i w tych zajęciach uczestniczyć. Te ostatnie zajęcia w Muzeum Marii Konopnickiej będą adresowane do milusińskich w wieku od 6 do 12 lat. To propozycja bezpłatna. Grupy będą liczyć do 20 osób, a w razie potrzeby możliwa będzie niewielka zwyżka, obiecał dyrektor Brzozowski.